Hej, witaj Trzeciki, z tej strony Gaboryka. ja witam was w kolejnym odcinku quizów o SCP. Dzisiaj świeżo od razu po streamku, który przeprowadziłem w sobotę wieczorem. Było na nim w ogóle 250 osób, więc mega popularny i mega fajny, jak na oczywiście skalę moich streamów. W koszuli bardzo ładnie i w ogóle. I dzisiaj mamy quiz o SCP Containment Bridge, który mam nadzieję, że będzie więcej niż 20 IQ. Od rebel212, zrobiony dwa lata temu, mam nadzieję, że Coś fajnego będzie w końcu. Na początek coś łatwego. Ile jest zakończonym w SCP Containment Bridge? O Jezus, jest tak. Jest e, jest e, A z łazarzem, A bez łazarza, B z, e, z donat 4. Dwa dobre, dwa złe. Proste. W którym roku powstała gra? O jezu, jak mi laguje. W e, 2012 powstała, dokładnie to pamiętam. Ile jest obiektów SCP w SCP Containment Bridge? Więcej niż 12, setki na pewno nie ma. 54 też nie ma, 34 stawiam. O kurde, dobrze, się. Może setunie mi się w końcu uda, czaty, wstawić. Może mi się uda. <noise> w Jaką broń są uzbrojeni MTF? E, uzbrojeni są w P90. W P90FN, dokładnie. No Zresztą chyba tu. No nie wiem, czy dałoby się ocenić. W każdym razie tak, są uzbrojeni w P90. E, Jaki jest identyfikator? Jaki identyfikator ma główny bohater SCP Containment Bridge? 9341, ten mi się wydaje. Tak. Mimo, że chyba raz w życiu przeczytałem ten dokument na początku, to miałem takie wrażonko, ile jest stref 3: light, heavy i entrance, dokładnie. No trudno, żeby było więcej, co nie? Westipiconem można zobaczyć. Nie, nie można. Nie można. No to też się. Ja już robiłem kiedyś ten quiz, nabrałem się dokładnie na to samo. Od jakiego studia i z jakiego kraju pochodzi Stepikon? Miryś, uwaga, dwa studia zostały wymyślone. Regalis nie, Ubisoft nie, Horror Games nie, nie została. Game Studio, tylko że ona pochodzi od Underthrow Games. I to może być. Albo Regalis. Regalis, nie wiem, mi się wydaje, że ona od. albo Underthrow jest wydawcą, tak też może być. Ile jest kart, w ogóle przepraszam za Facebooka. Ile jest kart: 6. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka, omni. Nie ma zerówki. Okej, okay, dosyć mindfucka wziąłem, nie wiem czy to jest mój błąd, czy, 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 czy twórcy, możecie napisać w komentarzu. Jak zabija SCP-173, skręca karku podstawy czaszki, udusza, łamie kręgosłup. Wszystkie z tych trzech. On i dusi, i łamie kręgosłup. No, poprzez uduszenie, czyli to też była dobra odpowiedź, no nie wiem, wada quizu. Jaki nazywasz SCP-106? Staruszek, Łazarz, łuzesz. Te dwie formy są oprawne, a nie wiem czy ta będzie poprawna, nie, będzie też star Staruszek. Na fidi, dokładnie, myślałem, że w grze ja też go na Łazarzem nazywam często. Jak nazywa się, nazywa się wymiar SCP-106? E, łuzowy. Tak to się pisze, tak? Tak, dobrze. E, jak zabija? E, zabija swoją w wymiarze łuzowym, wozi do Afryki, zabija dotykiem, zjada. On zabija dotykiem. Znaczy ogólnie to on zjada. A, zabija ofiarę, ale tam gdzieś możliwe, że coś tam czytam albo słyszałem, nie wiem. Możliwe. Jaki doktor zdradził? Maynard. Tak, i on później można go znaleźć w wymiarze i jego wam w ogóle jest ten biuro bodajże zrobione. Jak zabija 9.39. Ugryzieniem z rodziną głosem. On zabija ugryzieniem, ale bejtuje głosem. Dokładnie, średnia wiedza. No bo co, 11 na 15 gościu. Grałeś pewnie lub no, czytałeś trochę o tym tworze. No tam ja tam dużo wiem. Sorry. Może sorry, że nie cytuję w każdym razie. Dziękuję wam gorąco za oglądanie. Sorry, że taki film szybki. W każdym razie mam mało czasu. Yy, I widzimy, no i widzimy się na kolejnych filmach. Zapraszam do reflinków w opisie do quizu oczywiście też macie go w opisie yy, oraz do wszystkich sociali też macie je w opisie. Mówi do was Gabor. Zapraszam do łapki, dislike suby, czego chcecie. Bye. -o.